Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Będę mówił dzisiaj o tym, którą wersję, który plan masoneria światowa wybierze. Czy będzie to wielki reset, czy będzie to wielka wojna, czy to będzie wielki krach. Nim przejdę do tego tematu, chciałem przeprosić za słabą jakość techniczną tego programu. Przypominam, są widać po tym, co jest za mną, że w dalszym ciągu nagrywam programy na Mazurach, gdzie nie ma internetu, gdzie, żeby to wprowadzić na kanał, muszę jechać do Szczytna, muszę siedzieć w hotelu zaprzyjaźnionym. No i program może być emitowany, ten program, on pewnie będzie emitowany w lipcu, ale będą też programy słabej jakości, które będą emitowane w sierpniu. No na sierpień przenosimy się pod Płock i nauczony tym mazurskim doświadczeniem, nie mam pewności, czy tam będzie internet, czy będzie wystarczający internet. W związku z tym staram się nagrać tutaj jak najwięcej programów, nie naruszając struktury wypoczynku, struktury wakacji. I tak, masoneria ostatnio planowała wielki reset, prawda? Czyli przejście od starego świata, już w znacznej mierze opanowanego przez masonerię, do zupełnie nowego świata, w którym pełnię władzy będzie miała masoneria. I miało to być przejście takie płynne, spokojne, pod pełną kontrolą masonerii. Wcześniej miała koncepcję wielkiego krachu. O tą koncepcję zresztą była wojna w masonerii, która trwa chyba do dzisiaj, to znaczy masoneria ta światowa rytu szkockiego podzieliła się na dwie frakcje. Jedni w dalszym ciągu chcą wielkiego krachu, drudzy optują za wielkim resetem jako czymś bezpieczniejszym, no bo wielki krach to koncepcja, że rozwala się kompletnie całą cywilizację, wszystko przestaje funkcjonować tak dalece, że nie ma nawet pieniądza, prądu, wody i tak dalej. I później po jakimś czasie takiej sytuacji bez cywilizacji, sytuacji przerażającej dla zwykłych ludzi, buduje się takie totalitarne państwo światowe masońskie. No i oczywiście trzecia koncepcja w obwodzie, że jakby się nie udała ani jedna z tych poprzednich koncepcji, no to robi się wielką wojnę i po wojnie buduje się już ten masoński świat. No i teraz oczywiście koncepcja wielkiego krachu i koncepcja wielkiej wojny to nie są koncepcje, które dają masonerii całkowitą pewność zwycięstwa, prawda? Po wielkim krachu i wielkiej wojnie wszystko się może zdarzyć. Oczywiście masoneria tu ma największą szansę na zrealizowanie swojego planu. No i teraz mamy taką sytuację, że oni byli już pewni, może w części, w dalszym ciągu są pewni, że 2025, a jak nie 2025, to 2030, a jak nie 2030, to 2050. To są pewne daty dokonania wielkiego resetu. No i teraz co im przeszkadza? Przeszkadza im wojna na Ukrainie, zachowanie Rosji. Przeszkadza im niejasne stanowisko Chin i przeszkadza im Trump, prawda? To, że Trump może wygrać wybory, że może zrealizować ten plan, który jest planem praktycznie każdego prawdziwego Amerykanina, powrotu do amerykańskiego marzenia, do wolnej gospodarki małych, średnich, wielkich firm, ale nie koncernów, powrotu do wolności słowa, do zniesienia wszystkich prawnych ograniczeń, które masoneria narzucała, budując według wzorca Platona państwo megatotalitarne, państwo prawa, da kolejne przepisy prawne. Tłumaczy się, że one są w interesie każdego człowieka i w pewnym momencie ludzie się budzą i okazuje się, że palcem nie mogą kiwnąć, bo
prawo tego zabrania, prawda, i uświadamiają sobie, że żyją w mega totalitarnym państwie. I teraz to wszystko, to znaczy ta Rosja, Chiny, Trump, możliwość zdobycia władzy przez Trumpa, załóżmy, że Trump zostaje prezydentem, załóżmy, że udaje mu się realizacja jego wszystkich planów, no to to niweczy program, plan Wielkiego Resetu. No i w tej sytuacji może zwyciężyć ta frakcja masońska, ta koncepcja Wielkiego Krachu. I ten Wielki Krach różnie był opisywany, różnie go sobie wyobrażano. Teraz mamy jakby łatwiejsze zobaczenie, jak to jest możliwe, prawda? Kilka dni temu stanęła znaczna część światowej gospodarki, zamarło w znacznej mierze życie na całym świecie, prawda? Stanęły lotniska, stanęły banki, stanęły niektóre sektory gospodarki prawie na całym świecie. I to było spowodowane, jak się mówi, jednym małym błędem w aktualizacji, kolejnej aktualizacji programu antywirusowego Microsofta stosowanego właśnie w bankach, na lotniskach i w wielu innych miejscach, sektorach gospodarki. Teraz pytanie, czy na pewno to był błąd? Błąd, który kosztował miliardy, jak mówią, miliardy dolarów. Czy nie był to przypadkiem test, żeby zobaczyć, prawda, jak to zadziała. No i teraz, no ale nieważne, czy to był test, czy to był błąd. Błąd wydaje się tu być bardzo mało prawdopodobny, prawda, bo to no, za duże koszty, za łatwy sposób eliminacji takich błędów, prawda, znaczy, ale uświadomiliśmy sobie, powinniśmy sobie uświadomić, że wystarczy jedno naciśnięcie guzika, żeby zatrzymać całą gospodarkę. I tutaj była tylko jedna aktualizacja w jednym programie antywirusowym, który nie wszędzie był stosowany, no bo w Polsce, Polski to jakoś nie dotknęło, czyli tu w Polsce jakieś inne programy mają zastosowanie. Tylko można sobie bardzo łatwo wyobrazić sytuację, to by świetnie opisali komputerowcy, programiści, w której w programy, różnego typu programy stosowane w odniesieniu do prądu, wody, lotnisk, kolei, telefonów, samego internetu, banków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, kiedy wprowadza się tam zakodowane, ukryte polecenia, które ukryte programy, które zostają zaktywizowane przez jedno naciśnięcie guzika. I to naciśnięcie guzika prawdopodobnie może nastąpić tylko w samym Microsoftie, ale takich firm, wielkich koncernów odpowiedzialnych za tą stronę, no nazwijmy ją po amatorsku, internetową, funkcjonowania świata, to takich wielkich koncernów, firm jest przecież niewiele. Także wystarczy spisek niewielu osób na świeczniku, właśnie tej najbardziej radykalnej masonerii, która albo optuje po prostu za wielkim krachem, uznaje, że to najlepsze rozwiązanie, albo taką decyzję może podjąć cała masoneria w momencie, kiedy okaże się, że jej planów nie da się realizować, że jakoś przegrywa, prawda? Bo zauważmy, że ludzie na całym świecie się budzą. To widać
w polityce, to widać w wielu innych dziedzinach i takie antymasońskie zjednoczenie no, powstaje. Niekoniecznie ci ludzie, którzy są w tym zjednoczeniu, te partie polityczne czy stowarzyszenia, które są w tym zjednoczeniu, wiedzą, że to jest zjednoczenie antymasońskie, oni po prostu walczą ze zniewoleniem, z głupotą, z jakąś oderwaną od rzeczywistości ideologią. I masoni podejmują decyzję, naciskają pięć guzików i następuje wielki krach. I dzisiaj każdy z nas powinien dojść do wniosku, że wywołanie wielkiego krachu w kilka dni przez naciśnięcie kilku guzików jest całkowicie możliwe. Prawda? Że to, czy będzie taki wielki krach, czy nie będzie, to zależy w istocie od kilku osób na świecie. Prawda? Znaczy, jak można było doprowadzić do takiej sytuacji? Prawda? Tego nie rozumiem. Tutaj jest krótkowzroczność, głupota polityków, osób działających w gospodarce, prawda? Trzeba by jakby pomyśleć, no tak, to ułatwia życie, ale, prawda? Ale co z tego może być? No i właśnie teraz było widać, co z tego może być. I trzeba by powiedzieć tak, że wielkiego krachu możemy jednak spodziewać się w każdym momencie. I w wyniku tego wielkiego krachu nasza cywilizacja przestanie istnieć i rozpocznie się walka o to, jaka będzie nowa cywilizacja, ale tymi, którzy będą płacić za to wszystko, no będziemy my, zwykli szarzy obywatele. No i teraz zobaczmy jeszcze jedną kwestię, że uświadommy sobie, że wielki krach nie musi być efektem spisku, nie musi być efektem świadomego działania masonów. On może być kwestią przypadku, kwestią jakiegoś błędu. Być może, że dochodzi teraz do decydowania o ważnych sprawach to młode pokolenie, które no, jest inne niż te poprzednie pokolenia. Przez ten cały internet, przez te całe komórki oni są, łatwo się rozpraszają, gubią, są słabsi, w tym intelektualnie. Także może tak być, że wielki krach nastąpi bez, nie, nastąpi jako efekt, który, znaczy nie będzie efektem świadomego działania z premedytacją. Także podsumowując, możemy się spodziewać w każdym momencie wielkiego krachu i powinniśmy jako ludzie rozsądni i rozumni no być przygotowani na to, żeby przetrwać te pierwsze dni, tygodnie czy miesiące tej sytuacji, w której cywilizacja, wszystkie dobra techniczne nie będą funkcjonować. Dziękuję bardzo.